Cześć wszystkim. Dzisiaj chciałbym pokazać Wam moje akwarium na podłożu aktywnym, czyli tą małą 20-litrowe akwarium, które niedawno założyłem. Jako że jest to pierwsze akwarium na substracie aktywnym, to tak naprawdę dopiero się uczę. Muszę przyznać, że jest zupełnie inaczej niż się spodziewałem i zupełnie inaczej niż w akwariach, które zakładałem do tej pory, czyli na żwirze, na ziemi, czy też na substracie, ale nie substracie aktywnym, tylko na substracie podżwirowym. No jest trochę bardzo inaczej. Przede wszystkim ogromna różnica jest w nawożeniu. Nie mogłem znaleźć instrukcji obsługi do substratu, którego użyłem w tym akwarium, czyli do Advanced Soil, i na dobrą sprawę nie miałem pojęcia, jak prowadzić to akwarium. Jedyne, co udało mi się znaleźć, to Tropica 90 Days, czyli instrukcja obsługi do akwariów zakładanych na substracie Tropiki. I opisane jest dokładnie, co należy robić przez pierwsze 90 dni. I postanowiłem trochę wzorować się na tym, bo nic innego nie mogłem znaleźć. Teraz pierwsza ważna rzecz, która... Nie wiem, czy przy wszystkich substratach, nie mam takiego doświadczenia, ale jeżeli używamy Advanced Soil, to pierwsza bardzo ważna rzecz, którą ja musiałem zrobić i którą chyba należy zrobić, co też zresztą zaleca Tropica. W tej instrukcji Tropica 90 Days jest to dokładnie rozpisane. I ja postanowiłem lekko zmodyfikować, ale generalnie chodzi o to, że mniej więcej co 3 dni trzeba wymienić między 30 a 50% wody. I dokładnie tak to trzeba zrobić, bo jeżeli nie, to na 100% będziemy mieli glony. Jako że ten substrat pochłania część substancji, część nawozów, które potem ma, w założeniu przynajmniej, które potem ma oddawać, to zagwozdką dla mnie było zrobienie nawożenia. Jeżeli założymy sobie akwarium na ziemi, czy też na żwirze, może nawet na jałowcu, to na dobrą sprawę od pierwszego dnia możemy zbadać parametry i uzupełnić te, których brakuje, albo podmienić wodę, żeby zmniejszyć ilość pierwiastków, którego mam za dużo. Tutaj natomiast wygląda to w ten sposób, przy substracie aktywnym, że podłoże aktywne pochłania, ale nie wszystkie pierwiastki, głównie fosfor. I fosforu tam można dać wiadrami, a i tak substrat aktywny go pochłonie. Natomiast tak jak w każdym świeżym akwarium, na pewno będziemy mieli NO2 i NO3. Ja co prawda użyłem już dojrzałego filtra, więc po kilku dniach, właściwie po tygodniu, zmierzyłem, NO2 już nie było. Ale NO3 utrzymywało się koło 20. No i teraz co nam się stanie, jeżeli będziemy mieli w wodzie NO3 20, a fosforu 0? No pojawią się glony, prawda? Te takie małe, krótkie, cienkie niteczki na pewno nam wyskoczą. Dlatego trzeba tą wodę podmieniać co 3 dni, to w sporych ilościach, żeby obniżać NO3 radykalnie. Ja miałem trochę zagwozdkę, bo nie można nawozić, nie wiedziałem, ile dodać fosforu, przepraszam, nie fosforu, tylko potasu, czy go utrzymywać na poziomie NO3, czy utrzymywać go na takim poziomie w stosunku do mineralizatora, czyli CAMG. Tego jeszcze nie wiedziałem. Tam w Tropica 90 Days chyba też nie było napisane. Natomiast znalazłem jeszcze jakąś stronę, nie pamiętam już teraz, ale z tego, co widziałem, wszystkie,
wszystkie parametry były utrzymywane, no mówię NPK, czyli fosfor, potas i azot, były utrzymywane bardzo nisko, zwłaszcza na początku. Założenie jest takie, że rośliny mają sobie, kiedy już ruszą, to mają sobie brać wszystko z podłoża. Więc tak się zastanawiam trochę z drugiej strony, czy w takim razie na substracie aktywnym nie używa się wcale roślin pływających, nie wiem, jakiejś pisti, rzęsy, no bo one nie będą mogły przecież wszystkiego pobierać z wody, bo w wodzie niektórych pierwiastków nie będzie, na przykład fosforu. No ale to taka rozkminka. W każdym razie no, trzeba podmieniać wodę bardzo często. Niektórzy nawet mówią, że w pierwszym tygodniu codziennie i to nawet po 50%. Ja no, aż tak nie wariowałem, ale co 3 dni podmieniałem około 30% wody i okazało się, że to i tak trochę jest za mało, bo mi te nitki oczywiście jednak wyskoczyły. Gdzieś tam azot trochę podskoczył i no i nitki musiały się pojawić. Ja na początku chciałem trochę dolewałem fosforu, no ale okazywało się, że ostrożnie co prawda, ale okazywało się, że po chwili już go nie był wykrywalny przez testy, więc odpuściłem sobie i postanowiłem, że jednak będę zbijał po prostu azot do jakichś takich bardzo niskich poziomów, poniżej 5 na pewno. A jako, że miałem filtr, który już był dojrzały, no to akwarium dojrzało dosyć szybko. Chyba po tygodniu już wpuściłem krewetki, a po 2 tygodniach wpuściłem pierwsze rybki. Na początek puściłem do akwarium Amber Tetra po angielsku, a po polsku bystrzyk Amandy. W 112 miałem 3, więc się poganiałem z nimi trochę pomiędzy tymi roślinkami, ale udało mi się te 3 wyłowić i wpuściłem je do 25. Nie chciałem wpuszczać więcej ryb, tak na wszelki wypadek, gdyby czasem coś... Ja oczywiście zmierzyłem N2 i było niewykrywalne, w związku z czym dlatego je wpuściłem, ale trochę tak, no nie jestem pewien, co się będzie działo z tym substratem, więc tak trochę z duszą na ramieniu, ale okazało się, że wszystko jest ok, rybki sobie radzą. Bo oczywiście są tylko 3, a to są rybki statne, więc powinno być ich więcej, więc po świętach wybiorę się do jakiegoś sklepu akwarystycznego gdzieś i dokupię im trochę koleżanek i kolegów, żeby im tam raźniej było w tej 25. To są takie bardzo maluśkie rybki, no więc spokojnie 10 myślę, że może być w tym akwarium. Roślinki zaczęły rosnąć, ale cały czas mam problem z... Jak to się nazywa? Kurczę, te rośliny wszystkie zawsze mają takie głupie nazwy, że nie mogę wszystkich spamiętać. Z tą trawką na przodzie. Meleocharis parvula, czyli panikło maleńkie. Okazuje się, że to panikło nawet w Polsce, w gdzieś tam w kilku miejscach, tak wyczytałem, w kilku miejscach w Polsce po prostu sobie rośnie. Gdzieś tam na jakichś podmokłych terenach podobno. Nie wiem, nie widziałem, ale gdzieś tak wyczytałem. Dostałem trochę tych sadzonek oczywiście od dwóch szkieł, kiedyś tam. A oprócz tego dokupiłem jeszcze jeden pojemniczek i to od dwóch szkieł radzi sobie dużo lepiej. To pewnie to kupione było z in vitro i mówiąc szczerze, jakoś tak dziwnie się zachowało i zżółkło, ale w niektórych miejscach odbiło, więc zacznę je po prostu przycinać, może wtedy zgęstnieje. Na razie to takie trochę rzadkie i tak słabo trochę rośnie. Monte Carlo powoli tam zaczyna sobie radzić, a duży heniek, jak to duży heniek, to taki chwast, że
że to chyba w miejsce z wodą na parapecie też by rosło. Także no, dużego chęka jestem spokojny. Pojawiły się glony tu i ówdzie, czyli mówię o tych nitkach, a po dwóch tygodniach, po dwóch czy po trzech, już nawet nie wiem ile to czasu minęło, zacząłem powoli podawać mikro w takich tak naprawdę minimalnych dawkach, chyba 1/3 tego, co tam normalnie się zaleca. To w dawkach dziennych codziennie tam z strzykawką parę, chyba z 10 kropel tego dolewam i no na razie wszystko jest ok, choć dziwnie jest troszkę inaczej. Myślę, że gdybym miał większe doświadczenie z tym substratem, to mogłoby być ok, nawet pewnie dałoby się to zrobić bez żadnych glonów, tylko trzeba wiedzieć jak. A na początku trochę to tak, człowiek porusza się po omacku i nawet jeżeli ma jakąś instrukcję, tak jak ja użyłem Tropica 90 Days, to wcale nie wiem, czy ona będzie dobrze sprawdzać się w tym Advanced Soil. Być może ktoś z Was widział gdzieś tam jakąś instrukcję, to chyba JBL dystrybuuje ten, czy Aquael, nie wiem, no któraś firma dystrybuuje to podłoże. I myślałem, że gdzieś znajdę. Może ktoś z Was gdzieś widział jakąś instrukcję, jak należy się tym posługiwać i obsługiwać. No dobra, co jest fajne, to to, że pH utrzymuje się na stałym poziomie, około 6,6. Na początku było, tam przez pierwszy tydzień chyba w ogóle było tylko 6, a teraz jest 6,6 i tak od dwóch tygodni już się utrzymuje. Mierzę co jakiś czas i no, i jakoś to sobie chodzi. Krewetki żyją. Zastanawiałem się, czy one w takiej kwaśnej wodzie będą sobie spokojnie radziły, bo u mnie w 112, z którego to akwarium je przeniosłem, to tam jest koło 7, 7,2 czasami, a tutaj 6,6. Oczywiście zrobiłem im aklimatyzację, nie wpuściłem ich tak po chamsku, po prostu z jednego akwarium do drugiego zrobiłem im aklimatyzację, bo to jednak jeżeli tu jest 7,2, tu 6,6, no to różnica w pH jest taka spora i nie chciałem, żeby wariowały trochę po tym akwarium. Dobra, to tyle na dzisiaj. Chciałem, żeby było krótko. Świętujcie sobie. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się ciepło. Pozdrawiam. Cześć.